Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnych list rankingowych zadań powierzonych w zakresach budowy i modernizacji ulic lokalnych, remontu dróg, chodników i oświetlenia w 2014 roku. Drodzy Państwo, tą listę przygotowaliśmy na podstawie listy obecnej z wyłączeniem dwóch zadań, które na pewno zostaną zrealizowane, znaczy zostanie zrealizowanych więcej, natomiast te na 100%, dlatego wykreśliliśmy je z listy, to jest ulica Kremskiego, ulica Odmętowa, z listy remontu. Natomiast od razu chciałem tutaj zgłosić w imieniu zarządu autopoprawkę, która polega na dopisaniu do przebudowy na pierwsze miejsce przebudowy ulicy Kłosowskiego. Drodzy Państwo, to jest autopoprawka, którą przygotowaliśmy na wniosek Komisji Gospodarowania Przestrzennego. Powiem tak, rozumiem ideę wniosku, popieram jak najbardziej, popierają zarząd, stąd też przygotowaliśmy tą autopoprawkę. Natomiast niekoniecznie w realizacji może ona przynieść efekt, ale faktycznie daje pewne możliwości. Powiem o co chodzi, bo drodzy Państwo, wiem, że była na komisji taki pomysł, że ewentualnie również przy remoncie przebudowę też tam drogi gromadzące na ulicy Kłosowskiego, tak, na wierzchni gminne rozwiązania sfinansować. Znaczy być może będzie to możliwe, natomiast powiem szczerze, że jeżeli zdecydujemy się już na cykl remontowy, no to najprawdopodobniej dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli robić jakieś progi zwalniające. Natomiast trudno byłoby nam połączyć, bo przebudowa no to jest zawsze zmiana parametrów drogi, a remont no to jest odtworzenie stanu istniejącego. Aczkolwiek faktycznie wpisanie tego zadania daje nam możliwość, dlatego tej drogi, tej furtki nie zamykamy, ale chcę podkreślić, że no niekoniecznie to daje nam możliwości, jakie myśli komisja i jakie ja też mam nadzieję, ale no zobaczymy, co uda się zrobić. Niemniej jako zarząd, w związku z tym, że komisja zawnioskowała, przygotowaliśmy tą autopoprawkę, ale tak jak mówię, lista rankingowa opiera się na obecnej liście rankingowej, a więc zachowujemy tutaj tą kontynuację tych zadań, które są w roku 2013 zapisane. Tyle z mojej strony, drodzy Państwo, otwieram autopoprawkę. A, jeszcze uściślenie, jeszcze jedno, oczywiście autopoprawka, drodzy Państwo, tutaj uściślenia, określenia, czy oświetlenia, przepraszam. Czy komisja opiniowała ten projekt uchwały? Tak. Zamiast podarowania, rozumiem, była tak, pozytywna to, plus wniosek. Wniosek o tą autopoprawkę do zarządu. Drodzy Państwo, otwieram dyskusję. To jeżeli ja mogę zabrać jeszcze głos. To pan Michał Franczyk, potem panie Jerzy. Zamysłem tego było również to, że wydaje mi się, ale mogę się mylić, że przy okazji rzeczywiście przygotowywania dokumentacji do parkingu, również właśnie te parametry drogi mogą się troszkę zmienić. Dlatego widzę większą szansę, żeby ten fragment, który nie będzie eksploatowany przez, jeżeli powstanie droga dojazdowa do Budimexu, nie będzie używany, więc ten fragment właśnie od byłej Biedronki do tych, na długości parkingu można by było rzeczywiście równolegle zrealizować z przebudowy. I mam tak szczerą nadzieję, że się uda. Ale tak jak pan przewodniczący rzeczywiście powiedział, to jest tylko możliwość. Czy z niej skorzystamy, okaże się w rzeczywistości w przyszłości. Dziękuję bardzo. To jest właśnie ten fragment, który widzimy. Pan Jerzy Woźniakiewicz, zgłaszam do głosu, proszę. Odnośnie punktu 1.1, zabudowa progów zwalniających na ulicy Włodarczyka, dofinansowanie zadania priorytetowego. Już teraz mieszkańcy dość często dopytują o celowość takiego zagęszczenia progów. Gdzie jeszcze planowane jest ich umiejscowienie, bo chyba zbyt wiele się już tam nie zmieści. No i nawiązując do wypowiedzi pana przewodniczącego odnośnie ulicy Kłosowskiego i progów zwalniających, bo tam są progi z kostki, jakieś 100 metrów. Czy one mają jeszcze częściej zamyślenie zarządu? Dziękuję bardzo za gospodarowanie. Tak, jeżeli chodzi o... Przepraszam, to ja wyrzucam. W ogóle pierwotnie, kiedy było planowane robienie progów na Włodarczyka, my opiniowaliśmy to negatywnie. To nie był... Myślę, że nasi mieszkańcy mają wiele pretensji do tego. Ja wiem, że to z jakiejś... Chciałbym to od razu sprostować. Czy to, proszę Państwa, jeżeli chodzi o progi zwalniające,
To są różne teorie, różne koncepcje, jedni są przeciwnikami, ale są też zwolennikami. Te progi, które są obecnie na wodach Szyka, a faktycznie są utrudnieniem w jakimś stopniu, ale też ograniczają prędkość. Są mieszkańcy, którzy przychodzą do nas i skarżą się na te progi, ale są też mieszkańcy, którzy przychodzą i wskazują nowe miejsca na Szyka, żeby te progi zamontować. Także tutaj które miejsca są na przy bloku 19 chyba, ile dobrze pamiętam, jest kilku ludzi, którzy przychodzą do mnie notorycznie i pytają o progi przy ulicy Wodarczyka przy bloku numer 19. Także są, dlatego też utrzymaliśmy to zadanie. Natomiast drodzy Państwo, no ja chciałbym, żeby ostateczne decyzje w sprawach progów podejmowali radni z okręgów, na których znajdują się odcinki ulicy. Dlatego jak tu na przykład w sprawie Kosowskiego wiem, że pan Krzysztof Kartowski składał taki wniosek, więc my to chcemy też uszanować. Ja tutaj w części poczuwam się do ulicy Wodarczyka jako swojego okręgu. Wiem, że część pan Jerzy Woźniakiewicz, pani Ania Anna Bryniak. Natomiast no, zostawiamy to na liście, ale to nie oznacza, że te problemy będziemy realizować. W tych miejscach, znaczy w konkretnych miejscach, to jeszcze będziemy oczywiście w tym zakresie prowadzili ustalenia. Natomiast te progi, które teraz zostały zamontowane, no to zostało wcześniej przez ZIKI, no to troszkę bez naszej wiedzy. Oczywiście myśmy wnioskowali wcześniej o progi, ale bardziej wnioskowaliśmy o zorganizowanie spotkania celem określenia możliwości usytuowania progu zwalniającym. Natomiast wiem, że dzwoniły się świadki ZIKI, to zrealizował. Także ja bym nie zamykał drogi i tak jak mówię, no są różne opinie w zakresie progów. Ja sam jako kierowca denerwuję się, kiedy przejeżdżam przez próg, ale z drugiej strony musimy pamiętać też, że jest tutaj szkoła, są odcinki, są chodniki, przejścia dla pieszych, przystanków. Ale to tak jak mówię, ja bym zostawił drogi, natomiast zadecyduję ostatecznie, w którym miejscu podczas wizji, jeżeli będzie taka potrzeba. Tyle z mojej strony. Na chyba po tym panu Jabryniak, potem pan Maciek Otakoś. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, żeby Państwo nie porównywali charakterystyki drogi, powiedzmy sobie, Wodarczyka i Kosowskiego. Ulica Wodarczyka, powiedzmy sobie szczerze, no jest tam troszkę możliwości się rozpędzić. Na ulicy Kosowskiego takiej specjalnej możliwości do takiego rozpędzania się nie ma. Tutaj specjalnie, żeby tam te samochody jeździły tam, to raczej ta droga jest napęczniała nauką jazdy, z tego co widzę, i tam same te nauki jazdy są już wyjątkowym tematem zwalniającym tą drogę. No, bardzo dobrze, że ta droga wreszcie w końcu idzie do remontu, bo pozwoli to osiedlowi drugiego pułku lotniczego wejść w XX wiek. Także jestem tego zadowolony. Nie mówię o XXI wieku, bo celowo mówię w XX wieku, a jeszcze wiele do zrobienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Potem się zgłaszam, bo Jurek. Pani Ania Brudniak, potem pan Maciek Otarwa, potem pan Jerzy Woźniak. Właśnie wracając do tych progów nieszczęsnych, to ja jestem w konflikcie z moimi mieszkańcami, ponieważ jeszcze numer 8 i chyba 9 są ludzie, którzy chcą na następne progi. Właśnie na wysokości ulicy Florera. Nawet nie. Wszyscy mają samochody, tylko twierdzą, że sobie mieszkańcy, którzy mają samochody, skracają drogę i jadą wzdłuż Stella Savickiego, czyli Włodarczyka, i bardzo się rozpędzają, ponieważ no, tam są te korki i tak dalej. No więc jest problem, bo ja na przykład powiedziałam, że ja tego już nie widzę. Bo chyba 5 progów jest na Włodarczyka. Nie więcej? 5, no niech będzie 6. A jeszcze się dopominają. Na tym odcinku właśnie od ulicy Florera w kierunku stacji. Nie stacji, tylko w kierunku właśnie Budimexu. Na wierzchni to zrobić. Znaczy nie, tu chodzi o taką ulicę. Proszę Państwa, ale po kolei się zgłaszamy, pan Maciek Kozak. Szanowni Państwo, chciałbym po raz kolejny wyrazić swoją negatywną opinię odnośnie progów zwalniających. Jeszcze raz przypominam o możliwości montowania tak zwanych szykan. Ostatnio, gdy o tym rozmawialiśmy, podważony był koszt takiego rozwiązania. Natomiast spotkałem się w kilku miejscach w Krakowie z prostą szykaną. Po prostu jest to znak drogowy, tak zwany sierżant, czyli ten takie strzałki kierujące w jedną stronę, zmuszające do jazdy, postawiony na środku drogi, przymocowany do asfaltu. Koszt to jest kilkuset złotych. To jest jedna rzecz. Druga. Jeżeli już mamy stosować progi zwalniające, to róbmy podniesione przejścia dla pieszych, wyniesione, tak zwane wyniesione przejście.
to zwiększy bezpieczeństwo, a ograniczy prędkość w rejonie przejścia dla pieszych. Ale koszty są teraz droższe. No ale to bezpieczeństwo nie powinno być przeliczane na pieniądze w żaden sposób. Jeszcze całkowicie zgadzam. Dziękuję bardzo, panie Jerzy Woźniak, proszę. Na tym. Ale chcę zrobić tanie czy dobrze? Było kilka głosów, które też wypowiadały się zupełnie w podobnej intencji, jak również ja bym chciał się wypowiedzieć. Ja mam tyle pretensji odnośnie tych progów na włodarczyka, że nie jestem w stanie z czystym sumieniem zagłosować za zadaniem 1.1c. Budowa wyniesionych przejść to zupełnie inna sprawa, zwłaszcza, że, ale tutaj zwracam uwagę, że właśnie przy bloku 19 jest wyniesione przejście i kilkadziesiąt metrów, bo nawet nie kilkaset, nie sto kilkadziesiąt, tylko kilkadziesiąt metrów dalej jest kolejny próg i w drugą stronę również około 100 metrów w stronę pasa startowego też jest kolejny próg, więc nie możemy popadać w paranoję. I my też jesteśmy rozliczani z tego, aby nie ulegać tak pojedynczym szantażystom, którzy przychodzą, naciskają i mówią, że oni sobie życzą, a wszyscy inni mieszkańcy dzielnicy muszą się dostosowywać do tych zaścianek. Uspokajajmy w jakiś cywilizowany sposób. Ja składam poprawkę, jeżeli szanując wolę zarządu, aby coś na ulicy Włodarczyka się działo, jeżeli chodzi o uspokojenie ruchu, choć moim zdaniem jest to w tej chwili chyba najbardziej uspokojona ulica w tej dzielnicy. Proponuję, aby wprowadzić tutaj poprawkę, tak aby nie było progów zwalniających, tylko budowa wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Włodarczyka. To jest chyba rozwiązanie satysfakcjonujące różnych użytkowników tej drogi i tych, którzy są zainteresowani budową tam kolejnych urządzeń spowalniających i tych, którzy są bardzo niezadowoleni z tego, co zrobił za naszymi plecami Zikit. I powiedzmy sobie śmiało, teraz tak naprawdę pretensje kierowane są do nas, ale my wpisujemy się w tą tendencję, biorąc odpowiedzialność za to, co zrobił Zikit. A ja pytałem o to również Zikitu. Jako argument na usytuowanie tych progów przedstawiono mi pismo spółdzielni mieszkaniowej Czyżyny. Tylko że w spółdzielni, podobno która, na której wniosek się to odbyło, tylko że pismo spółdzielni mieszkaniowej Czyżyny, które mi dołączono do odpowiedzi, mówi właśnie o tym, że proszą o budowę wyniesionych przejść dla pieszych, a nie progów na ulicy Włodarczyka. Że po najmniejszej linii oporu i zainstalował największą tandetę drogową, jaką można znaleźć w punktach dystrybuujących. To warto odpowiedzieć na to pytanie. Pan Marek Sadowski, rozumiem, że tu został poprawkę. Drodzy Państwo, ja tylko powiem tak, bo to jest wstępna lista zadań rankingowych na 2014 rok. Dlatego ja będę za tym, żeby nie wprowadzać żadnej poprawki, którą prosił pan przewodniczący Jerzy Woźniakiewicz. Natomiast żebyśmy po prostu po sesji zorganizowali wizję w terenie osób, które reprezentują okręg wyborczy obejmujący ulicę Włodarczyka i niech one zadecydują czy i gdzie ewentualnie takie progi mają się znaleźć. Bo nie chcę, żeby, znaczy ja nie chciałbym, powiem szczerze, żeby o tym, czy na przykład w moim okręgu wyborczy mają być progi, czy nie, decydował ktoś z Łęby. No, z całym szacunkiem, tak jak ktoś z Łęby nie chciałby, żebym ja decydował o tym, czy tu ma być próg, czy nie. Dlatego to jest zasada, którą zawsze kierowaliśmy się i chciałbym, żebyśmy odrzucili tą poprawkę, a zwołamy po prostu wizję lokalną w terenie z przedstawicielami tych okręgów wyborczych i ustalimy, jeżeli ktoś na tym odcinku, który wchodzi w jego okręg wyborczy, nie chce progu, w pełni to uszanujemy i takiego progu nie będzie. Także ja bym miał taką propozycję. Tak jak powiedziałem, to jest wstępna lista i takie spotkanie zwołamy po poprzedniowej sesji, no bo to jest ta zasada, o której część zawsze trzymaliśmy, żeby radni w okręgu, ja przynajmniej zawsze jej przestrzegam, żeby radny w okręgu miał rozstrzygające zdanie w takiej kwestii. Dlatego tak jak jeszcze raz powiem, na przykład pan Krzysztof Kwiatkowski mówi, że na Kłosowskiego jest potrzebny, to ja to szanuję, ja to rozumiem. Jestem w stanie to poprzeć, bo to jest jego okręg wyborczy. Pan Marek Sadowski, potem pan Michał Franczyk, potem pan Krzysztof. Punkt trzeci, punkt B. Stela Sawickiego, wykonane oświetlenia. Chciałbym się dowiedzieć, jak brzmi nowa autopoprawka do tego punktu. Tak, my zgłaszali na komisję, ale tu nie ma, ja nie wiem, czy została oświetlenia, ona nie ma.
Autopoprawka. Nie mam tego. Każdy ma. Ulica, ja przeczytam, panie Marku. Ulica Stella Sawickiego. Ja już mam tutaj. Tak? Wyjaśniło się wszystko? Jestem ustawy z tego. Pan Michał Kamczyk się zgłaszał, potem pan Krzysztof Kwiatkowski. Ja szukam jeszcze raz odniosę do tej opinii komisji, no bo oczywiście radni z okręgów no, słuchają na pewno głosów swoich mieszkańców i to rzeczywiście oni powinni mieć ostateczne zdanie, w jakiej formie to będzie zrealizowane. Propozycje komisji były inne. Rozumiem, że radni z tego okręgu ich nie traktowali, tak jak im progi zostały wykonane. Ja również to szanuję pytanie, aczkolwiek no, myślmy troszkę właśnie o bezpieczeństwie, nie szczędźmy na to pieniędzy i troszkę przyszłościowo, bo jednak to niszczy też samochody, nadwozie i tak dalej, tak dalej. Jest problematyczne. Ja rozumiem, że mieszkańcy chcą, ale trzeba z nimi rozmawiać, może ich przekonywać właśnie. Tak, jest tak. Ale to już jest rzeczywiście rola nie nasza komisji, tylko radnych. Tak? No, dziękuję bardzo panie Michale, pan Krzysztof Petrus. Jak już zostałem wezwany do tablicy, to chciałem powiedzieć, że nie chodziło o próg, tylko o, wręcz przeciwnie, o usunięcie dwóch progów na ulicy Kłosowskiego wzdłuż ulicy Marii Dąbrowskiej, a zastąpienie ich jednym właśnie wyniesionym przejściem, które... Ale też progu. No to będzie problem. No jest rodzaj progu, ale zamienienie dwóch... Ale zamiana dwóch progów, które w tym momencie są dosyć blisko siebie bezsensowne, na przejście dla pieszych, które faktycznie by się przydało do grudka działkowego i jest dużo też byłoby sensowniej rozlokowane, ponieważ na dosyć krótkim odcinku prostej drogi, mniej więcej na środku, a nie dwa progi, które w dodatku jeszcze ograniczają liczbę miejsc w tym momencie. Pozostały zrobione śmieszne obniżki. Drodzy państwo, pan Krzysztof Kwiatkowski teraz mówi, a sesja wciąż trwa. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie. Drodzy państwo, tak jak mówię, chciałbym, żebyśmy, bo to jest wstępna lista zadań powierzonych, przyjęli w tej wersji, natomiast zorganizujemy sprawy Włodarczyka, wizję w terenie i określimy, jeżeli będzie potrzeba budowy wzniesionych przejść dla pieszych, to i tak się zorganizujemy, natomiast chciałbym, żebyśmy no, dzisiaj przyjęli taką listę, jest to wstępna lista, podkreślić wstępna lista, a po wizji lokalnej określimy no, czy te progi należy budować przy Włodarczyka, a jeżeli tak, to gdzie? Wspólnie w towarzystwie radnych, którzy reprezentują ten okręg wyborczy. Czy jeszcze jakieś zgłoszenia są? Dobra. Pan Maciek. To może dodajmy słowo i wyniesionych przejść. Co nam otworzy drogę ewentualnie do... Znaczy, drodzy państwo, ja powiem tak. W takiej wersji byśmy przyjęli, zorganizujemy wizję i ten punkt i tak będziemy przyjmowali ostateczną listę na roku 2014. To jest na razie wstępna lista. Ustalimy, drodzy państwo, i podejmiemy uchwałę. Drodzy państwo, jeszcze... Ja mówię o truskawce. Drodzy państwo, rozumiem najpierw... Drodzy państwo, rozumiem najpierw głosujemy nad poprawką. Drodzy państwo, proszę o zachowanie spokoju. Najpierw głosujemy nad poprawką zgłoszoną przez pana Jerzego Woźniakiewicza. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Jeszcze raz, kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? 6. Kto jest przeciw? Nie wolno już się teraz wstrzymać. 9. Kto się wstrzymał, proszę? Może policzmy jeszcze raz, tak spokojnie.
ilu nas jest? To jest trzech. Drodzy Państwo, jakiś błąd głosowanie. Jeszcze raz. Kto jest za poprawką pana Jerzego Woźniakowicza? Proszę, proszę o policję. Państwo, poprawka została odrzucona, a teraz głosujemy nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Szósty, który? Szósty, rzecz. Szósty, piąty? Jak sumienia. Jeśli nie okazał, że się skrzyżował, nie powiedział. 20 za. Jak może być 20? No może być 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie chcę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Głosujemy jeszcze raz, proszę o podniesienie ręki. 21 za. Czyli jedna dość uchwała została przyjęta.